Otwieram obrady 38. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych obecnych jest 17 radnych. Pani radna Elżbieta Zawłocka poinformowała mnie, że się spóźni. Pan Karol Kapuściński będzie nieobecny, usprawiedliwił swoją nieobecność. Pan Marek Lidziński usprawiedliwił swoją nieobecność. Powód nieobecności pani Wiolety Machniewskiej jest mi na ten moment nieznany. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam zaproszonych gości, witam przybyłych na dzisiejszą sesję, w szczególności burmistrza miasta, pana Piotra Petrykowskiego, zastępcę burmistrza, pana Krzysztofa Hećmana. Witam sekretarza miasta, pana Roberta Pająka. Witam skarbnika miasta, pana Jarosława Sielawę. Media i wszystkich obecnych kierowników wydziałów. Witam. Witam szefów jednostek organizacyjnych naszego samorządu. Porządek obrad otrzymali wszyscy radni. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty i przystępujemy do jego realizacji. Jesteśmy w punkcie drugim porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 37. sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 pkt 2 Statutu Miasta wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do treści protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że wyżej wymieniony protokół Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 3 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu burmistrza miasta pana Piotra Petrykowskiego. Dziękuję panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym to jest od 21 kwietnia do 28 maja bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa i adaptacja byłego dworca kolejowego, przebudowa ulicy Chopina, przebudowa kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce, przebudowa budynku przy ulicy Bohaterów Warszawy 33 w Bartoszycach z przeznaczeniem na punkt opieki dla dzieci do lat 3 przez opiekunów dziennych. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Staszica. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowej, termomodernizacja i odwodnienie budynku przedszkola publicznego nr 6 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 1 przy ulicy Majowej w Bartoszycach. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeznaczono do sprzedaży 7 działek pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Przetarg zostanie ogłoszony po 8 czerwca 2021 roku. Przeznaczono do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 7. Przetarg zostanie ogłoszony po 30 czerwca 2021 roku. Wydział prowadzi sprawy bieżące dotyczące gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego oraz gospodarki lokalowej. Ogłoszono przetarg na dzierżawę terenów w dwóch lokalizacjach. Ulica Kowali, ulica Ofiar Oświęcimia pod ustawienie ogródków gastronomicznych. Przetarg jest ograniczony do osób, które są właścicielami, najemcami lub dzierżawcami lokali zlokalizowanych na obszarze Starego Miasta w Bartoszycach, ograniczonym ulicami Mazurską, Kopernika, Robotniczą i Kilińskiego, w których prowadzą jednocześnie działalność gastronomiczną oraz zgłoszą uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę terenu pod ustawienie ogródków gastronomicznych do dnia 10 czerwca bieżącego roku. Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca. Wydział Techniczno-Komunalny. Podpisano umowę na sporządzenie projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz na sporządzenie sprawozdania z realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Bartoszyce do 2020 roku. Zakupiono kwiaty, peralgonie na nasadzenie na terenie miasta. Zlecone z ZGO spółka ZOO mechaniczne czyszczenie rond Świętego Brunona oraz ronda 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Przygotowanie danych do przeprowadzenia procedury udzielania zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla gminy
i jej jednostek organizacyjnych na rok 2021-2022. Przygotowanie projektu uchwały o zmianie regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków dotyczy Cowik, Bartoszyce. Przeprowadzono 8 kontroli nasadzeń zastępczych, dla których zostały umorzone opłaty. Uruchomione zostały fontanny, poidełko i zdroje będące własnością gminy miejskiej Bartoszyce. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału prowadzą działania dotyczące organizacji Międzynarodowych Dni Bartoszyc 2021 oraz Festiwalu Miast Citaslow z ekonomią społeczną, które ze względów epidemiologicznych odbędą się w tym roku w terminie 25-26 czerwca. Pracownicy Wydziału opracowują graficznie plan miasta Bartoszyce, inwestycje zmiany w latach 2015-2021. Opracowane są nowe wzory ulotek miejskich, które dostępne będą dla turystów w Bartoszyckim Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się w Ramie Lizbarskiej. Przygotowane są umowy stypendialne z bartoszyckimi zawodnikami za osiągnięcia w roku 2020. O wyróżnienia dla poszczególnych sportowców wnioskowali przedstawicieli lokalnych klubów sportowych. Na bieżąco gromadzone są przez pracowników Wydziału zdjęcia wraz z opisem przebiegu prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście. Zorganizowano 2 badania mammograficzne, z których skorzystało łącznie 79 kobiet. Prowadzone i redagowane są przez pracowników Wydziału strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na Facebooku, na których na bieżąco umieszczane są informacje w zakresie działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. Kierownik Wydziału uczestniczył w 2 spotkaniach online Polskiej Sieci Miast Citaslow dotyczących aktualnej strategii rozwoju oraz gminnych programów rewitalizacji. Kierownik Wydziału uczestniczył w uroczystej inauguracji 23. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, która odbyła się online 14 maja. Wydział Organizacyjno-Administracyjny. SPiH z powszechny ludności i mieszkań. Starsi mieszkańcy naszego miasta chętnie korzystają z przygotowanego w Urzędzie Miasta Bartoszyce stanowiska komputerowego do samospisu. Z pomocą członków Gminnego Biura Spisowego, pracowników Urzędu Miasta Bartoszyce wypełnionych zostało 130 ankiet. Gmina Miejska Bartoszyce zajmuje 5. miejsce w realizacji spisu w województwie na 116 gmin. Od 17 maja pracę rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Do 30 czerwca mogą oni realizować spis wyłącznie w formie telefonicznej. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta. Zorganizowano spotkanie 18 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. Przeprowadzono monitoring 12 procedur Niebieskiej Karty, w wyniku czego 7 procedur zakończono, a pozostałe zwrócono grupom roboczym celem uzupełnienia dokumentacji bądź zrealizowania założonych zadań. Podpisano 11 umów o realizację zadania publicznego w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozstrzygnięto przetarg na zakup i dostawę sprzętu ICT, dla bartoszyckich szkół w ramach projektu Bartoszyckie Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe dofinansowane z RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020. 10 maja podpisano umowę z firmą Login IT Jacek Zimny ze Starogardu Gdańskiego na kwotę 88 921,05 zł. Termin realizacji do 18 maja. Ogłoszono przetarg na zakup energii elektrycznej. Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy miejskiej Bartoszyce i jej jednostek w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia, sierpnia 2001 roku do 31 grudnia 2022 roku. Termin składania ofert do 22 czerwca. Przygotowano dokumenty do podpisania umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja 2021 na przebudowę ulicy Broniewskiego w Bartoszycach. Wartość przyznanego dofinansowania to 1 151 668,80 zł. Rozpoczęcie zadania jeszcze w tym roku. 21 kwietnia podpisano umowę w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2021 na utworzenie kolejnego punktu opieki dla dzieci do lat 3. Planowana wartość projektu 250 tysięcy, roboty budowlane, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, nadzór inwestorski, dofinansowanie 100 tysięcy złotych. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę budynku właśnie w tym celu przy ulicy Bohaterów Warszawy 33. I 18 maja podpisano umowę z firmą usługi remontowo-budowlane Aneta Kaliczyńska z Bartoszyc na kwotę 197 tysięcy, termin realizacji do 31 października.
Prowadzono bieżące rozliczenie sprawozdawczości, sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Ogłoszono przetarg na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego w Bartoszycach. Termin składania ofert do 10 czerwca. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 20 kwietnia do 27 maja bieżącego roku SC zarejestrował 65 aktów urodzeń i niestety 73 akty zgonów. Straż Miejska. W omawianym okresie Straż Miejska ujawniła 105 wykroczeń, w tym 33 porządkowe, 72 drogowe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 70 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności 5 właścicieli pojazdów, nieużywanych pojazdów, zostało zobowiązanych do ich usunięcia. 4 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 20 właścicielom terenów prywatnych nakazano porządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 6 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem. Odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 7.20, soboty w godzinach 8.16, w sumie 30 służb patrolowych, dwuosobowych, pieszo zmechanizowanych. Systematycznie monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. Obecnie jest to 8 osób, które zdecydowały o opuszczeniu schroniska dla osób bezdomnych. Czyli ciepło się zrobiło i takie są skutki. Straż Miejska w uzgodnieniu z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach kontroluje realizację obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej do momentu jego uchylenia. Strażnicy miejscy pouczyli 45 osób o konieczności noszenia masek w miejscach publicznych oraz poinformowali o możliwej wysokości mandatu. W dniach 17-22 maja Straż Miejska prowadziła na terenie akcję edukacyjną w zakresie zbierania nieczystości po psach. W ramach akcji rozdawane były woreczki na psie odchody. Zakład Usług Komunalnych. Przygotowanie do sezonu eksploatacyjnego oraz montaż fontan, zraszaczy po ideł, plac Konstytucji 3 maja, ulica Kęczyńska, plac zabaw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, montaż sceny plenerowej na placu Konstytucji, likwidacja zapadliska w chodniku wraz z remontem cząstkowym ciągu pieszego ulicy Wajdy, montaż i demontaż dekoracji miasta z okazji świąt 1 maja, 2 maja, 3 maja, usunięcie wywrotu drzewa ze ścieżki spacerowej przy jeziorku ulicy Wajdy, usunięcie zapadliska na ciągu pieszym ulicy Bohaterów Monte Cassino, wymiana znaków drogowych oraz słupków do znaków drogowych na ulicach Dema, Konopnickiej, nad Łyną Przemysłowej, Bohaterów Warszawy, dekoracja miasta z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej, dwukrotne czyszczenie komory podziemnej fontanny miejskiej w Placu Konstytucji, wykonanie zewnętrznego terenowego punktu czerpalnego wody na targowisku Mój Rynek dla osób handlujących nowalikami, remont schodów terenowych od ulicy Mazurskiej do ulicy Bohaterów Warszawy, remont przęsła pomostu pływającego na przystani kajakowej ulicy Jagiellończyka. Trwają prace przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich. Do dnia 20 maja wbudowano 70 ton masy asfaltowej na gorąco, dokonując napraw nawierzchni na następujących ulicach. Struga, Wyspiańskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Paderewskiego, Mirosławskiego, Trauguta, Dąbrowskiego, Bema, Wybrzeża, Kęczyńska, Bohaterów Warszawy, 11 listopada, Grotoroweckiego, Lipowa, Jagiellończyka, Młynarska, Bohaterów Monte Cassino, Plac Zwycięstwa, Robotnicza, Kilińskiego, Cicha, Ofiar Oświęcimia, Plac Wolności, Kopernika, Kowali, Szewców, Rzeźników, Bohaterów Warszawy, Wajdy, Witosa, Kościuszki, Emilii Plater i Andersa. Rozpoczęto odnawianie oznakowania poziomego na ulicach miejskich. Trwa administrowanie cmentarzami miejskimi oraz targowiskiem Mój Rynek. W okresie sprawozdawczym w ramach zasądzonych kar przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało na terenie gminy miejskiej Bartoszyce 9 skazanych, przepracowując łącznie 270 roboczo godzin. Zespół Administracji Oświaty. Przekazano szkołom kolejne pomocy dydaktyczne w wartości 88 921 zł 5 groszy zakupione w ramach realizowanego ze środków unijnych projektu Bartoszyckiej Szkoły stawiają na kompetencje kluczowe. Każda szkoła podstawowa otrzymała monitor interaktywny, tablicę interaktywną wraz z projektorem i głośnikami oraz 5 tabletów graficznych. Rodzice dzieci nieprzyjętych do bartoszyckich przedszkoli otrzymali propozycję skorzystania z opieki przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzicom dzieci 3-letnich zaproponowano również alternatywnie możliwość skorzystania z opieki dziennej opiekunki w przygotowanym punkcie przy ulicy Bohaterów Warszawy. W tym punkcie planowane jest utworzenie jednej grupy adresowanej dla dzieci 3-letnich nieprzyjętych do przedszkoli.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego z udziałem pracowników socjalnych i psychologa. Odbyło się 6 spotkań dla sprawców i 6 dla ofiar przemocy. W oparciu o skierowania wydane przez MOPS, Zarząd Rejonowy PKPS prowadził zaopatrzenie 800 osób w żywność w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W dniach 18-20 maja mieszkańcy miasta otrzymali łącznie prawie 11 ton produktów. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających 56 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Od 26 kwietnia bieżącego roku wznowiona została działalność Dziennego Domu Senior Plus. W zajęciach uczestniczy 11 osób z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych. Inspektorzy placówki utrzymują także stały kontakt z seniorami pozostającymi w domach. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+, od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 28 maja bieżącego roku, wypłacono ponad 81 milionów złotych dla 4575 dzieci, 3155 rodzin. Na okres świadczeniowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca 2019 roku, przyjęto łącznie 3175 wniosków, w oparciu o które wydano 3334 informacje i decyzje oraz wypłacono ponad 40 milionów złotych dla 2689 rodzin, 4043 dzieci uprawnionych. Na nowy okres świadczeniowy, to jest od 1 lutego 2021 roku, przyjęto łącznie 2257 wniosków i wydano 1992 informacje, przyznając świadczenia od czerwca bieżącego roku. Się powtórzyło. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których obecnie uczestniczy 5 osób, 2 kobiety i mężczyzn, nie mam, 3 mężczyzn pewnie, jak już 2. Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku i na terenie zielonym oraz wspomagają pracę pralni. Mężczyźni uczestniczą w pracach remontowo-budowlanych, m.in. schody wejściowe do budynku oraz wykonują drobne prace porządkowe na terenie obiektu i posesji ośrodka. Środowiskowy Dom Samopomocy. Środowiskowy Dom Samopomocy wznowił działalność stacjonarną 26 kwietnia. Zajęcia terapeutyczne odbywały się w małych, stałych grupach z przypisanym na tydzień terapeutą. W ramach zajęć poruszane były tematy związane z aktualną sytuacją epidemiczną, natomiast w ramach pracy ciągłej rozwijano umiejętności samoobsługowe i praktyczne, a także zachęcano uczestników do rozwijania zainteresowań związanych z podejmowaniem celowej aktywności, kształtowania postaw prozdrowotnych, wskazując różne formy ruchu. Wznowione zostały zajęcia z tenisa stołowego. W placówce zorganizowano szczepienie chętnych uczestników oraz ich opiekunów. Zaszczepiono łącznie 20 osób preparatem firmy Johnson. 18 maja w placówce zorganizowano zabawę integracyjną na świeżym powietrzu. 21 maja zgłoszono uczestników SDS-u do udziału w wydarzeniu Pomagamy na Sportowo, którego celem jest zebranie funduszy na budowę placu zabaw dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach udziału w akcji uczestnicy muszą przejść 5 km. To jeżeli jest kwestia informacji. Wykaz zarządzeń państwo nie będę odczytywał, chyba że będą pytania, tylko poinformuję, że w tym okresie wydałem 19 zarządzeń. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące informacji? Ale nim państwu oddam głos, dla porządku poinformuję, że obecnie stan radnych to jest 19. Jest pani z nami pani Elżbieta Zabłocka oraz pani Wioletta Machniewska. Proszę bardzo, pytania tylko stricte do informacji burmistrza. Pierwszy był pan radny. Proszę bardzo, później pani radna. Ja mam tylko pytanie odnośnie tutaj informacji na temat przebudowy kładki. Proszę mnie uspokoić, mieszkańców, czy tam coś się nie tak dzieje, czy po prostu ten inwestor będzie, bo z tego co wiem, to chyba w styczniu już przetarg był rozstrzygnięty, a na tą chwilę się chyba tam jeszcze nic nie dzieje. Chodzi tylko o taką informację. Dobrze. Proszę bardzo, pani przewodnicząca, później pani Ania Binienda. Ja mam pytanie odnośnie Zakładu Usług Komunalnych, ponieważ 6 lat z rzędu wpisujemy
modernizację chodnika przy ulicy Struga. W związku z tym chciałam zapytać, na jaki miesiąc w tym roku jest zaplanowany ten chodnik? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Ania Binięda. Później. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chciałam zapytać odnośnie kwestii, które się tutaj pojawiają w kilku punktach, czy Wydział Inwestycyjny, pełnomocnika do spraw pozyskiwania funduszy. Chodzi mi o punkt opieki, ten przygotowywany dla dzieci do lat 3 przy Bohaterów Warszawy 33. Pytanie moje jest takie, bo czytamy, że do 31 października ma być już gotowy remont tego budynku, ale jak będzie z wyposażeniem i z rozpoczęciem funkcjonowania normalnie tego punktu opieki? Czyli od kiedy on będzie faktycznie działał i od kiedy dzieci będą mogły tam tą opiekę odnaleźć? Czy to będzie drugi semestr, czy to szybciutko na przykład od grudnia? Bo myślę, że rodzice powinni też wiedzieć o tym, czy może już teraz można składać wnioski, nie mam tej informacji, czy wnioski o przyjęcie dziecka. I kolejne pytanie, które się wiąże tutaj już z informacją Zespołu Administracyjnego Oświaty, też dotyczące tego punktu. Czytam, że w tym punkcie planowane jest utworzenie jednej grupy adresowanej dla dzieci 3-letnich, które do przedszkoli nie zostały przyjęte. Moje pytanie takie, na jakiej zasadzie będzie funkcjonowała ta grupa dzieci 3-letnich? Czy to będzie tak samo jak grupy dzieci tych mniejszych, że na przykład 5 dzieci, jedna opiekunka i tak samo będą będzie ta grupa finansowana, czy trochę inaczej, tak jak przedszkole, że na przykład grupa będzie liczyła tam 20 dzieci, czy więcej jak 10 w każdym razie. Chodzi mi o dokładniejsze informacje, żeby ktoś przedstawił na ten temat. I to chyba wszystko. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, w tym pakiecie powiemy i później prosimy o pytanie. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję. Ja powiem, rozpocznę od końca, czyli od pani Ani Biniędy pytania. Od 1 listopada jesteśmy gotowi do tego, żeby była placówka otwarta, czyli dokładnie 31 października jest również wyposażenie ma być, czyli zakończony remont i wyposażenie, czyli i mamy pozyskane pieniądze na 2 miesiące na działalność tego obiektu już, czyli chcemy jak najszybciej możliwie, żeby te dzieci tam trafiły. Niestety nie możemy zmienić zasad, jeżeli chodzi o obsługę dzieci. To jest nadal 5-osobowa grupa, bo właśnie tylu dzieciaczków nam zabrakło miejsc normalnie w przedszkolach, więc to był mój pomysł, tak na szybko do głowy mi wpadło, mówię, w jakikolwiek sposób trzeba tym ludziom pomóc. No jest ta formuła. Jak widać, drodzy Państwo, cały czas nam brakuje tego przedszkola, kilku sal tak naprawdę. No już nie jestem w stanie czarować dalej tymi salami. No mógłbym ewentualnie jeszcze pokusić się i robić remont w dwójce. Ale nie wiem, czy w tym momencie nie będzie nam łatwiej tak naprawdę, jeżeli udałoby się pozyskać budynek, który dzisiaj po 13 będziemy oglądać, rozpocząć tam na przykład remont i zrobić 2 salki, bo ja też Państwu chciałbym pogadać, powiedzieć, że bo część z Państwa się przeraża skalą budynku po byłej policji i ja się nie przerażam, dlatego że można tak naprawdę spokojnie adoptować zgodnie z zasadą, potrzebujemy 2 sale, to remontujemy korytarz, remontujemy 2 sale, potrzebujemy 3 sale, remontujemy dalej. Czyli jest to taka formuła, a nie ładujemy pieniądze w remont całego budynku, który może niekoniecznie będzie aż tak mocno eksploatowany. Po prostu będziemy to gospodarczo robić, mamy okres, w którym przyjmujemy dzieci, wiemy ile nam brakuje tych dzieciaczy, ile miejsc nam brakuje i wówczas w taki sposób przynajmniej ja myślę, że trzeba będzie planować zasiedlenie tego budynku i będzie to filia przedszkola, nie będzie nowej dyrekcji, a będzie to filia przedszkola, która znajduje się na ulicy, która znajduje się na ulicy Wajdy. Ja myślę, że tutaj nic więcej nie dodam na razie, no bo no taka propozycja jaka jest, zmienić charakteru tego miejsca nie możemy. Możemy jedynie poprosić opiekunów, czy opiekunkę, która się będzie zajmowała tą grupą, aby zaczęła jakieś elementy przedszkolne już wprowadzać, tak? Czyli spróbujemy jakąś formę edukacyjną, poza to wiadomo, tylko opiekuńczą wprowadzać. To tyle, co możemy zrobić. Dziękuję. Prosiłbym pana dyrektora i panią kierownicę. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o przebudowę kładki przy ulicy Drzewnej, to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Gro robót dotyczy przęseł kompozytowych. Jest to wyrób jednostkowych.
produkowane stricte pod tą inwestycję. W związku z powyższym produkcja takich przemysłów to jest około 6 miesięcy. To tyle. Tak, będzie jakby montaż tych przęseł będzie bardzo spektakularny, ponieważ długość takiego przęsła to jest około 25 metrów bieżących. Także zastanawiamy się organistycznie i logistycznie, jak podejść do tematu, czy to będą pontony, czy helikopter nawet. Także tak to na tą chwilę wygląda. Jeżeli chodzi o roboty, rozbiórka filarów, przyczółków, częściowa nadbudowa to jest około 3 tygodni, także do 15 października mamy mieć przęsła już na budowie. Termin realizacji 30 listopada. Zakończenie inwestycji 30 listopada. Natomiast zdążą, także spokojnie. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, prace, które Rada Miasta ujęła w takim harmonogramie dla Zakładu Usług Komunalnych, będą prowadzone dalej według tej kolejności, która została uzgodniona po zakończeniu prac przy usuwaniu dziur na ulicach. Usuwaliśmy w pierwszej kolejności te, które zostały naniesione na krajową mapę zagrożeń, policja wysyła pisma i tak dalej. Na dzień dzisiejszy jest już 80 ton w tej chwili masy i myślę, że cała akcja klejenia zostanie zakończona do połowy czerwca. Jak pan dyrektor jest, to mi się tutaj... Dobrze. Elżbieta. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panowie burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja chciałam zadać w zasadzie dwa, może trzy pytania. Dwa odnośnie zarządzeń pana burmistrza w okresie międzysesyjnym. Zarządzenie 75/2021 odnośnie oddania w użyczenie budynku stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jakiego budynku dotyczy to użyczenie? To jest pierwsze pytanie. I drugie zarządzenie 77/2021, czyli powołanie imiennej obsady stałego dyżuru w Urzędzie Miasta. Co rozumiemy pod pojęciem tego stałego dyżuru? I trzecie pytanie to było... pytanie, które dotyczy organizacji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. To tylko takie pytanko, czy z powodów epidemiologicznych jakby całość wydarzenia będzie odbywała się na placu Konstytucji 3 maja, czy też w jakiejś części na placu Bohaterów Westerplatte, bo wiem, że będzie jarmark. I to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Od razu odpowiadam na wszystkie trzy pytania. Zacznę też od końca, bo jest najciekawsze. Mamy dwa dni pięknego święta miasta plus czegoś, czego jeszcze w Bartoszycach nie było, również festiwal Citaslow. Wykorzystamy przestrzeń na pewno Placu Konstytucji, wykorzystamy na działalność okrojonych dni Bartoszyc, bo mimo wszystko nie możemy robić placu na 1000 czy 2000 osób, że coś się zmieni. Ograniczeni jesteśmy do 250 osób, czyli będzie wykorzystana tak zwana nasza patelnia, czyli ten okrągła scena, na niej będzie postawiona scenka i będziemy w tym miejscu musieli przeprowadzać koncerty. No, aby właśnie ograniczyć ilość uczestników, to mimo wszystko mamy zobowiązanie takie, nie inne. Chyba że coś się jeszcze zmieni i będzie można większą ilość. I też, drodzy Państwo, wiecie, że staramy się zmieścić w tym budżecie, który posiadamy na organizację Międzynarodowych Dni Bartoszyc w tym roku w budżecie BDK-u jest 50 tysięcy złotych. Więc mają Państwo świadomość, że też sama scena, Pani Dyrektor, jak wcześniej była, to wie, ile kosztuje sama scena. Tu takiej możliwości nie będzie. Jest kilka zespołów, o których nie mogę powiedzieć, bo tym się będzie nam chwalił prawdopodobnie pan dyrektor, jak już wszystko załatwi, bo to jest wszystko jeszcze dopinane. No my ze swojej strony, mówię, ten festiwal Cietasław z jarmarkami, z placem też, z Dmuchańcami, bo Dmuchańce chcemy wystawić, czyli połączyć zakończenie roku. Z profilaktyki zawsze kilka złotych mamy. Chcemy, żeby też miały dla siebie dzieci tej atrakcji troszeczkę. Na pewno będzie pięknie, kolorowo. Liczymy tylko na dobrą pogodę, bo to w tym momencie będzie najważniejsze. Jeżeli chodzi o zarządzenie, oddanie w użyczenie budynku stanowiące własność gminy miejskiej Bartoszyce, dotyczy to byłego budynku GCI. Wiadomo już chyba, o co chodzi. I zaraz, co mieliśmy? A, co to jest stały dyżur? Stały dyżur jest to z obrony cywilnej. Taka grupa, która zajmuje się dystrybucją, można powiedzieć, informacji w okresie
jakichś zagrożeń, tak, związanych właśnie z obroną cywilną. To jak bardzo w skrócie to mówię, bo tak naprawdę zachęcam do poczytania na temat stałego dyżuru ogólnie. Jest to możliwe. Są to grupy powoływane i zmieniają się wówczas, kiedy mówię, wydarza się coś, nie daj Boże, coś się wydarza, musimy mieć takie grupy w Urzędzie Miasta powołane. To jest, zarządzeniem się to robi. No, tak najprościej powiem. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja mam jedno krótkie pytanie do pana dyrektora ZUK. Czy w ramach tych remontów cząstkowych ulic, bo tutaj mieliśmy wymienione, jest planowany też remont cząstkowy ulicy Andersa? Ulica Andersa została zakończona, remont cząstkowy został zakończony w piątek. Wycięto 360 dziur, proszę sobie wyobrazić, i poszło 15 ton masy asfaltowej na gorąco. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie, proszę o deklarację, kiedy będzie zakończone utwardzenie ścieżki wokół Jeziorka Mleczarskiego. Dlaczego? Bo już tam są realizowane projekty, tam są ludzie trenują i starsi, i młodsi, i trochę tak praktycznie sezon już się zaczął. Mi chodzi o deklarację, czyli na przykład do końca czerwca da się to zrobić, bo dostałem odpowiedź od pana burmistrza, że jest jakaś tam kolejność. Ja rozumiem, ale tutaj jak coś jest dla ogółu społeczeństwa, można powiedzieć, w przekroju wiekowym, to dobrze było, żeby to wykonać, jeśli to jest dla ogółu społeczeństwa. Interesuje mnie jeszcze, jakie są zamierzenia Urzędu Miasta odnośnie budynku chyba Bohaterów Warszawy 4, ten, bo to jest, dowiedziałem się, że to jest miejski, przy MDK-u. Jakie są plany? I jeszcze jeden temat. Chodzi o bazar miejski. Tam było, znaczy zaproponowałem, żeby spotkała się komisja jakaś, która by coś tam ustaliła, bo tam jest masę problemów, wnoszą handlujący. Handlujący już się zainteresowali sprawą w Polsce, bo w Polsce podobny bazar, podobny projekt bazaru był zrealizowany w Tarnobrzegu i tam temat rozwiązano przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego, bo pieniądze unijne, jeśli są zaangażowane, to decyduje również Urząd Marszałkowski. Czy planowane jest powołanie komisji i spotkanie tej komisji, bo już rygory covidowe są mniejsze. Myślę, że można się spotkać. To te trzy tematy na razie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tematy poruszone przez pana radnego raczej się kwalifikują do spraw różnych. Niemniej, jeśli państwo jesteście w stanie odpowiedzieć czy odnieść się do tego, no to proszę bardzo. W kwestii targowiska Mój Rynek na dzień dzisiejszy nie posiadamy żadnych skarg, petycji i tak dalej. Wszystkie, które były, zostały rozwiązane w taki czy inny sposób. Również na wniosek handlujących zostały zmienione godziny handlu na targowisku Mój Rynek. Utwardzenie jeziorka, jest to kwestia tygodnia czasu, powiedzmy 4-5 dni roboty. Możemy powiedzieć, że do połowy lipca postaramy się zrealizować tą ścieżkę wokół jeziorka. Panie radny, odnośnie budynku na Bohaterów, to jest budynek wysiedlony i tak naprawdę ja nie wiem, czy ja ten budynek będę remontował, czy będziemy próbowali go przekazać dla starostwa w celu wzmocnienia terenu i ogólnie rozszerzenia działalności DPS-u. Taki też był kiedyś plan, o to mnie proszono jeszcze za czasów, jak był starostą pan Wojciech Prokocki, więc tutaj w tą stronę możliwe, że pójdziemy. No to jest budynek tak naprawdę, który się kwalifikuje do wyburzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pan radny i później... Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania też właśnie dotyczące ZUK-u. Pierwsze pytanie dotyczy planowanych
planowanego łatania dziury na ulicy Krzywej oraz na ulicy Majowej. Czy to jest w ogóle też przewidziane w harmonogramie, są te ulice? Chodzi mi przede wszystkim o ulicę Krzywą. Tam pół roku temu zrobiła się taka duża wyrwa, spowodowana ona została wyciekiem wody. Cowik to, że tak powiem, zasypał. No, po opadach deszczu to zostało wymyte. No, mieszkańcy jakoś tam sobie próbują to załatać. Wiem, że tego nie mogą robić, tak? Bo to jest akurat droga gminna i chciałbym, żeby to jak najszybciej zostało załatane. I jeszcze jedno pytanie dotyczy koszenia traw w Parku Elizabeth i na Wzgórzu Zamkowym. Ta trawa po chwilnych opadach deszczu strasznie mocno porosła i kiedy rozpocznie się koszenie. No i przy okazji chciałbym też podziękować za uprzątnięcie śmieci w niezagospodarowanej części Parku Elizabeth. Dziękuję. Ja bym bardzo prosił o pytania dotyczące informacji. Te pytania, które pan radny Puszko składa, one będą się kwalifikowały do spraw różnych. I czy jeśli są pytania jeszcze stricte dotyczące informacji burmistrza? No jeśli, no tak, no proszę, jeśli jest taka możliwość i później ewentualnie, to proszę. Panie burmistrzu, jeszcze chwilę, bo jeszcze w tej samej sprawie albo w podobnej jeszcze pani radna. To znaczy moja taka ogromna prośba do Zakładu Usług Komunalnych. Jak będziecie państwo planowali łatanie dziur na ulicy Krasickiego, czy można by było zawiadomić mieszkańców, żeby zabrali samochody? Dlatego, że co roku jest tak, że ogromne dziury zostają przy sklepie, których po prostu nie widać, bo stoją samochody. Czy jest taka możliwość, żeby po prostu zawiadomić, poprosić, żeby te samochody zostały usunięte? Bo tam już faktycznie samochody po prostu się zapadają w dziury, a ich nie widać, bo wiadomo z jakiego powodu. Dziękuję. Pan dyrektor powiedział, że można. Czyli rozumiem, że sprawa ulicy Krzywej też jest znana dla pana dyrektora i też tam będzie łatanie wszystko, tak? Elegancko. I prośba teraz do przedstawiciela COWiKu. Jeżeli coś takiego się wydarza po sobie, też powinniście zrobić porządek. Zazwyczaj robicie, więc nie wiem, dlaczego tak jest. Dobrze, drodzy państwo, tu była sprawa związana jeszcze, panie radny, bo ja już zapomniałem. Koszenie. Koszenie akurat to nie jest do ZUK-u, tylko do ZGO. Mamy tutaj prezesa. Natomiast, drodzy państwo, my jak co roku w tym momencie też dosialiśmy tak zwanych kwiatów. Chcielibyśmy, żeby te kwiaty przekwitły i wówczas będzie konkretnie wykoszony cały teren. Na razie tylko będą obrzeża koszone. Chcielibyśmy, aby przekwitły, aby wzmocnić tą kwietną łąkę, bo tak naprawdę większość terenów już jest dosiana. Rozumiem, dosiane są już drugi rok z rzędu kwiaty. W niektórych miejscach to widać, w niektórych nie do końca te kwitnienie przebiega tak, jakbyśmy chcieli. I z czasem będziemy mieli, to mówię nie ten rok, ale w ciągu najbliższych, myślę, 2 lat, tak naprawdę bardzo eleganckie te łąki. Na razie to wygląda jak wygląda, to jest ten minus. Jeżeli coś chcemy, aby przekwitło, aby wzmocniły się jeszcze rośliny i własnymi nasionami, można powiedzieć, dodatkowo się rozrosły, więc to tak wygląda. Natomiast przed dniami Bartoszyc, z tego co wiem, to planujemy koszenie, bardzo porządne miasta, więc będzie wyglądało tak, jak powinno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak widzę, nie ma więcej pytań do informacji burmistrza. Do informacji burmistrza jeszcze, tak? No proszę. Chciałam zapytać, nie wiem, pan burmistrz jest jeszcze. Panie burmistrzu, czym jest podyktowana taka właśnie zmiana formuły tych pytań, odpowiedzi, że my sobie do pleców mówimy? Bo ja na przykład czuję się bardzo niekomfortowo. Zadaję pytania w ten sposób, pan burmistrz jest za mną. Uważam, że to jest rażenie eleganckie, poza tym jakoś tak no, nie funkcjonuje to jak należy, bo forma komunikacji chyba jakoś w jakiś inny sposób powinna się odbywać. Ze względów pandemicznych jesteśmy podzieleni na dwie grupy, tak, drodzy ale państwo? Pandemia prawie już wygasa, a w momencie, kiedy była jeszcze no, gorsza sytuacja, mówiliśmy sobie tutaj normalnie, byliście tutaj na dole przecież. Ja nie wiem. Moim zdaniem jest to bardzo wrażenie niekomfortowe, nieładne, nieeleganckie, nie wiem, nieetyczne. Dziękuję. Ja się nie wypowiem na to. No nie komentuję tego. Czy więcej pytań do informacji burmistrza nie ma? Stwierdzam, że Rada Miasta przyjęła informację burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym
do wiadomości. Punkt 4 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/38. Poproszę tutaj panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany w budżecie. Dochody. Dział 600, rozdział 616, zwiększenie o 1 151 668 zł plan dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych przebudowy ulicy Broniewskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie o 993 780 zł dochodów z tytułu niewykorzystania środków przekazanych w 2020 roku na wydatki niewygasające. Na kwotę tę składają się dwie pozycje. Jest to 672 343 zł związane z modernizacją oświetlenia ulicznego i kwota 261 437 zł z realizacji przebudowy dworca kolejowego. Środki zabezpieczone w budżecie na 2021 rok zabezpieczają w całości realizację tych zadań. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 613. Przesunięcie wydatków między paragrafami w związku z realizacją porozumienia w sprawie utrzymania dróg rond w ciągu dróg wojewódzkich i rozdział 616 zwiększenie o 1 919 448 zł planu wydatków w związku z planem przystąpienia do przebudowy ulicy Broniewskiego. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 700, rozdział 700-04, zwiększenie o 101 tysięcy planu wydatków na pokrycie zobowiązań w wyniku przyjęcia spadku po zmarłym mieszkańcu Bartoszyc. Majątek po zmarłym obciążony jest zobowiązaniami wobec ZUS i po dokonaniu wyceny majątku zostanie on przeznaczony do sprzedaży. Komisja tutaj najwięcej miała pytań do pana skarbnika, ale po uzyskaniu odpowiedzi zaopiniowała ten wydatek pozytywnie. Dział 900, rozdział 915, zwiększenie o 65 tysięcy planu wydatków na wykonanie nasadzeń zastępczych za drzewa usunięte z Placu Konstytucji 3 Maja w związku z wykonywaną rewitalizacją oraz przebudową ulicy nad Łyną. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, proszę bardzo, pan radny Starzyński. Ja chciałem tylko dopytać. 65 tysięcy złotych przeznaczonych na nasadzenia nowych drzewek. Gdzie one będą się odbywały? Bo interesują się mieszkańcy. Gdzie te nasadzenia będą wykonywane? Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma. Jeśli jest możliwa odpowiedź, to bardzo proszę. Prosiłbym kontynuować sesję. Mówimy, dopowiemy, jak przyjdzie pan kierownik, bo wyszedł na chwilę. Nie wiem, czy do toalety, czy gdzieś, bo był tutaj pan kierownik. Dobrze, to za chwilę uzyskamy tę odpowiedź, no, ale jesteśmy przed głosowaniem. Myślę, że to nie ma wpływu, ta ewentualna odpowiedź na głosowanie projektu uchwały. Wobec tego proszę o głosowanie teraz. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie. Zmian w budżecie, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie.
Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2020-2035. Jest to projekt oznaczony numerem 2/38. Tutaj również poproszę panią radną Lucynę Jędryczka, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce jest pozytywna. Zmiany te wynikają ze zmian w budżecie na 2021 rok oraz została wprowadzona nowe przedsięwzięcie wieloletnie, budowa kolumbarium. Będzie to realizowane w latach 2021 i 2022. I w tym roku przeznaczone jest na realizację tego przedsięwzięcia 80 tysięcy złotych, a w 2022 206 tysięcy złotych. Ale opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/38? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Jest to projekt oznaczony numerem 3/38. Proszę tutaj panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia komisji jest pozytywna. Projekt uchwały stanowi wykonanie zapisu artykułu 7 ustęp 1e ustawy o dodatkach mieszkaniowych w brzmieniu nadanym ustawą w 2020 roku 10 grudnia, a od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będą zapisy, na mocy których właśnie Rada Miasta jest zobligowana do przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Te wzory były załączone. I wzory wniosków w minimalnym tam stopniu różnią się już od obowiązujących, no po to, żeby pozwolić to na takie utrzymanie dotychczasowych przyzwyczajeń świadczeniobiorców. Pozytywnie komisja zaopiniowała. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 3/38? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4d porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 4/38. Również tutaj poproszę panią Ewę o przedstawienie komisji, opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Tutaj również komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Tu proponowane zmiany uchwały 26/166/2016 Rady Miasta Bartoszyce z 29 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez ZAO wynika z zamiaru objęcia od 1 lipca 2021 roku obsługą Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz naliczania płac. Natomiast pozostałe kompetencje kierownika jednostki obsługiwanej zostają bez zmian. Tutaj też trzeba nadmienić, że realizację funkcji głównego księgowego zapewnia jednostka obsługująca, a w jednostce obsługiwanej nie będzie zatrudniany główny księgowy. Kierownik jednostki obsługującej jest odpowiedzialny za rachunkowość, sprawozdawczość jednostki obsługiwanej. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w temacie projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo, pan radny Starzyński. W związku z prowadzoną działalnością różnego rodzaju
Mam pytanie do pana dyrektora. Czy główna księgowa, czy główny księgowy poradzą sobie z tym zadaniem? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchamy odpowiedzi. Główna księgowa osiągnęła wiek emerytalny i złożyła oświadczenie o chęci pójścia na świadczenie emerytalne. W naszej gestii zostają kadry i tak dalej. Bez problemu sobie poradzimy z tym. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan dyrektor Żydko, proszę. Szanowni Państwo, jesteśmy przygotowani do obsługi pod względem księgowym w ZUK-u, także nie ma żadnego problemu. To są ludzie, którzy się znają na pracy, a księgowość w ZUK jest jednostką budżetową, tak jak inne szkoły czy przedszkola. Księgowość podobna bardzo. Dziękuję. Czy BOSIR, no. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4x38? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się. Przy jednym wstrzymującym się głosie stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 4e porządku obrad. Projekt uchwały jest w sprawie prowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Jest to projekt oznaczony numerem 5x38. I tutaj w zastępstwie pana przewodniczącego poproszę zastępcę przewodniczącego komisji, panią Anię Biniendę, o przedstawienie opinii Komisji do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa na temat projektu uchwały. Bardzo. Komisja pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały. Budżet obywatelski jest taką szczególną formą konsultacji społecznych. Bardzo cieszy fakt, że z roku na rok suma przeznaczona na ten cel jest większa. W tym roku wynosi 50 tysięcy złotych. I trzeba też nam wszystkim wiedzieć, wszystkim państwu, wszystkim mieszkańcom, że jak najszybciej należałoby złożyć taki wniosek. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta. Można też w wersji papierowej pobrać w Sekretariacie Urzędu Miasta. No i apelujemy oczywiście do wszystkich nas, żeby przymierzyć się do tego projektu i fajne wnioski złożyć, bo jeszcze jest troszeczkę czasu, ale natomiast no musimy wykorzystać te pieniądze do końca roku, także jak najszybciej składać wnioski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Są pytania do projektu. Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, ja chciałbym złożyć taki formalny wniosek o dokonanie poprawki w paragrafie 14 punkt 7. Ten punkt akurat dotyczy terminu głosowania na projekty. To jest tutaj podane miesiąc sierpień 2021. Jest to okres wakacyjny. Wielu mieszkańców Bartoszyc jest w tym czasie na urlopie. No i nie będzie miało fizycznej możliwości właśnie głosowania na projekty. Z tego co wiemy, to głosowanie właśnie w budżecie obywatelskim cieszę się wysoką frekwencją i prosiłbym właśnie tutaj Szanowną Radę o to, żeby zagłosowała właśnie za moim wnioskiem. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, można? Tak. Do kiedy jeszcze, przepraszam, do 10 września. Czyli tutaj. Tak, żeby tutaj właśnie ten termin zmienić z sierpnia 2021 na 10 września 2021. Panie Przewodniczący, ja to zrobię w autopoprawce, już od razu mówię. Spokojnie 10 września, Panie Radny, natomiast ogłoszenie projektu do realizacji do 15 września. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, traktujemy to jako autopoprawkę. Czy chcą jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 5x38? Proszę o głosowanie teraz wraz z autopoprawką. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 4f porządku obrad.
projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Jest to projekt oznaczony numerem 6/38. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie przyjęcia projektu uchwały numer 6 projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. Proponowany projekt regulaminu dostosowuje się do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wody i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komisja projekt uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy są uwagi do projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 6/38? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie pozytywnie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę jednogłośnie. Punkt 4g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców. Jest to projekt oznaczony numerem 7/38 i również poproszę panią Ewę o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. Komisja projektu uchwały większością głosów opiniuje pozytywnie. Dziękuję za zwięzłą opinię. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawłocka. Moje pytanie jest takie, czy te pozostałe garaże, które są wzdłuż tych trzech garaży, które wydzielamy, czy one już są zakupione, czy też nie wyrażono chęci zakupu, czy nie powinniśmy zrobić tego tak, no, umożliwić wszystkim z danego rzędu wykupienie garaży? Czy to jest tylko na wniosek tych przedsiębiorców, tych mieszkańców, którzy zechcieli? Moje pytanie tutaj dotyczy właśnie takich moich wątpliwości. Czy to nie powinniśmy zrobić jakoś tam jedną uchwałą całościowego? Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, dlatego są trzy te garaże, dlatego że z osób, które złożyły wnioski, tylko te trójka spełnia wymogi określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które pozwalają na sprzedaż, czyli ma umowy zawarte na okres 10 lat. Tam wchodzą w grę jeszcze trzy garaże, które ewentualnie będzie można też przeznaczyć do sprzedaży. Jednak dzierżawcy na dzień dzisiejszy nie spełniają tego warunku, dlatego że w okresie trwania umowy 10-letniej zbyli te garaże i ktoś inny już jest po prostu dzierżawcą. Na dzień dzisiejszy z sześciu garaży, które były objęte, bo to są garaże, które były, grunt był wydzierżawiony w drodze przetargu. I z tych sześciu osób tylko te trzy możemy przeznaczyć. Wnioski zgłosiło sześciu dzierżawców, ale trzem odmówiliśmy ze względu na to, że no nie mają tych umów, które spełniają warunek zbycia. Jeżeli te umowy zostaną przedłużone z nimi, wtedy będą mogli wystąpić też o nabycie tego. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze może jakieś pytania na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 7/38? Proszę o głosowanie teraz. Przy jednym wstrzymującym się. Przy jednym wstrzymującym się głosie stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5 porządku obrad. Chciałem państwa poinformować, że w okresie międzysesyjnym interpelacja, zapytania i wnioski zgłosili pan radny Karol Kapuściński. Interpelacja dotycząca przygotowania bartoszyckiego poradnika dla właścicieli lokali gastronomicznych. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Zapytanie dotyczące renowacji zabytkowej bramy przy ulicy Bema 7 w Bartoszycach. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Zapytanie dotyczące poprawy jakości chodnika przy ulicy Chopina. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Zapytanie dotyczące drugiego etapu modernizacji Parku Elżbiety przy ewentualnym wsparciu finansowym z Nienburga. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Zapytanie dotyczące dokończenia prac utwardzenia nawierzchni ścieżki spacerowej wokół Jeziorka Miejskiego przy ulicy Kęczyńskiej oraz wymiany na czytelne tablic drogowskazów przy skrzyżowaniu ulicy Bohaterów Warszawy a drogą K51. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono.
Pani radna Ewa Kapusto złoży interpelację dotyczące podwyżki płac dla pracowników administracji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. Pan radny Jarosław Puszko złożył zapytanie dotyczące złego stanu nawierzchni ulicy Krzywa Majowa Polna. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I jeśli tyle z mojej strony, jeśli chodzi o informacje na temat interpelacji i zapytań. Czy ktoś z Państwa chciałby w tej sprawie zabrać głos, jeśli chodzi o złożone interpelacje, czy ewentualnie sposób udzielonej odpowiedzi, czy one są satysfakcjonujące? Jeszcze nie wszyscy dotrzymali odpowiedź. Nie ma w tym temacie pytań. Punkt 6 porządku obrad to jest sprawy różne. I pozwólcie Państwo, że poinformuję Państwa, iż od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy miejskiej Bartoszyce na 2021 rok. To rozstrzygnięcie skierowałem do Komisji do Spraw Samorządu i Bezpieczeństwa. Wniosek o nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, zabudowaną budynkiem byłego zakładu zieleni. Wniosek ten skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. W sprawie umieszczenia na parkingu przy ulicy Starzyńskiego pojemników na śmieci skierowałem do pana burmistrza. Pismo w sprawie przekazania sztandaru Związku Zawodowego Solidarności Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego Morena. Za chwilę będziemy uczestniczyć w tej uroczystości. Wpłynęło również do wiadomości pismo w sprawie podjęcia działań w zakresie likwidacji wadliwych rozwiązań modernizacji ulicy Chopina. Skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo dotyczące budowy targowiska również skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. I jak już jestem przy głosie w sprawach różnych, to informuję, że po zakończeniu obrad odbędzie się przekazanie sztandaru, o którym tu wspominałem, sztandaru Solidarności po byłych zakładach przemysłu odzieżowego Morena, a następnie radni są zaproszeni do obejrzenia tej nieruchomości budynku po byłej policji w Bartoszycach przy ulicy Warszawskiej. I to tyle z mojej strony w sprawach różnych. Kto z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Po kolei może pierwsza była Pani Elżbieta Zabłocka, później zauważyłem Panią Przewodniczącą. Panie Burmistrzu, ja mam kilka takich spraw. Pierwsza sprawa dotyczy tego naszego pięknego napisu Bartoszyce, który jest ukwiecony. Czy nie warto było zastanowić się nad jakimiś stałymi rozwiązaniami dla tamtego terenu? Dlatego, że dzisiaj już jechałam i te bratki naprawdę wyglądają nieelegancko i tak jest każdego roku, że one pięknie wyglądają jak zakwitną, ale to jest krótkotrwałe i za chwileczkę zanim wysadzimy następne kwiaty, to tak naprawdę wygląda to nieciekawie. W tej chwili mamy naprawdę możliwości różnych krzewuszek kolorowych i może warto by było zastanowić się, żeby pięknie przycięte krzewuszki ten napis tworzyły, bo mówię, no szkoda troszeczkę, że są momenty, że to wygląda tak naprawdę nieelegancko. Druga rzecz dotyczy tych właśnie kwietnych łąk. Ja już nie chciałam tutaj wchodzić wcześniej w słowa, bo to dotyczy spraw różnych. Z tego co widzę, zostały po prostu dosiane te kwiaty do trawy, która już istniała. I z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia na moim terenie, na którym zasiewam, te kwietne łąki nie powstaną, bo trawa zagłuszy wszystkie kwiaty. Także jeżeli chcemy stworzyć łąki kwietne, to niestety, ale musimy przeorać tą ziemię i po prostu wsiać te kwietne łąki, tak żeby ta trawa nie zagłuszyła tego. Ta trawa już jest tak ukorzeniona, że te kwiaty naprawdę nie wyjdą. A można by było te kwietne łąki rzeczywiście przepiękne z makami, z facelią, z jakimiś innymi kwiatami posadzić, żeby one były kolorowe. A w tej chwili to będą pojedyncze kwiaty i w dalszym ciągu trawa. Dlatego tak każdy mówi, że są niekoszone, a jak będzie to większość kwiatów, pewnie nie będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Trzecie moje pytanie dotyczy przedszkola numer 6, ponieważ w budżecie tegorocznym mieliśmy zrobić coś z tym przedszkolem, a więc przynajmniej dowiedzieć się, ile będzie kosztowała termomodernizacja tego przedszkola.
tam coraz więcej tych tynków odpada, coraz więcej cegieł jest na wierzchu, a co za tym idzie, to przedszkole po prostu jest nieocieplone, a więc coraz chłodniej jest, będzie zimą wewnątrz przedszkola, coraz więcej energii będziemy potrzebowali na ogrzanie. Także moje pytanie, czy coś się w tej sprawie dzieje? I chyba wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko mam taką organizacyjną może propozycję, żeby panie burmistrzu, może pani kierownik się skontaktowała z policją, że troszkę będziemy wcześniej, bo chyba tam było planowane na 13, a sesja się kończy troszkę wcześniej, dlatego może, żeby tam nam otworzyli to pomieszczenie trochę wcześniej. Może jeszcze zróbmy, panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, tak? Tutaj pani przewodnicząca, przynajmniej 2-3 pytania i dopiero będzie pan odpowiadał. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja chciałam zapytać o możliwość utworzenia miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, w zasadzie dla osób niepełnosprawnych przy ulicy Poniatowskiego 11A, ale nie od strony drogi wojewódzkiej, czyli tam, gdzie budujemy tą nową przeprawę, ale od strony jakby wewnętrznej, czyli od Korczaka, a to na wniosek mieszkańców tegoż bloku z dysfunkcją ruchową i innymi problemami neurologicznymi. Czy byłaby szansa na to, żeby utworzyć takie jedno miejsce parkingowe, bo w znacznym stopniu ułatwiłoby to funkcjonowanie tych osób? To jest jakby pierwsze pytanie i jakby za chwilkę przekażę panu przewodniczącemu tutaj wniosek, który dzisiaj właśnie przygotowałam w tym temacie. Drugi temat dotyczy porzuconego już od kilku lat auta marki Matiz. To jest kolor granatowy, który znajduje się przy ulicy Słowackiego 28. Jest to stare, porzucone auto. Podobno jest od kilku lat, nawet kilkunastu lat. Problem jest taki, że jest tam 8 miejsc parkingowych. To miejsce zajmuje po prostu miejsce osobom, które mogłyby zaparkować swój pojazd. Auto ma wybitą szybę, to jest po pierwsze. W oponach nie ma powietrza. No i zamieszkują ten samochód bardzo często osoby bezdomne, a teraz jest stamtąd wydobywa się straszny zapach, który powoduje, że mieszkańcy nawet nie chcą aut swoich parkować nieopodal tego Matiza. Jakby można było też zwrócić na to uwagę. Ja też wniosek w tym temacie przygotowałam z załączonymi zdjęciami. To jakby dwa pytania. Mam kolejne pytanie. Na początku chciałam podziękować za załatanie tych dziur na ulicy Traugutta. To jest ta droga taka boczna, dojazdowa do Traugutta. Dziękuję, bo to też pan dyrektor ZUK-u realizuje też postulaty naszej komisji chodnikowej, za co bardzo gorąco dziękuję. Ale jeszcze a propos ulicy Traugutta, tam jest ulica jednokierunkowa i też mieszkańcy zapytują, czy jest taka możliwość, aby postawić znak zakazu zatrzymywania się i postoju no powyżej 10 minut ze względu na to, że mieszkańcy tych domów, domostw nie mają możliwości zaparkowania swoich pojazdów. No to takie właśnie zapytanie. I jeszcze baby kamienne. To ja już pytałam o to, panie burmistrzu, na poprzedniej sesji, bo mieszkańcy mnie tutaj też zapytują, czy będziemy je przenosić na to miejsce w pobliżu Bramy Lidzbarskiej, czy też nie. To wszystko. Dziękuję. Można? Panie przewodniczący? Proszę, proszę, panie burmistrzu. Najpierw dziękuję za właściwie nie pytania, a sugestie i pomysł na rozwiązania związane z częścią tej zieleni. Myślę, że tutaj będzie to wdrożone. Pan dyrektor, pan prezes jest tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o temat związany z budynkiem przedszkola, Wydział Inwestycyjny, punkt 4 mojej informacji. Pracownicy wydziału przygotowali opis przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania dokumentacji projektowej, termomodernizacja, odwodnienie budynku przedszkola publicznego nr 6 w zespole. Czyli już to dzisiaj odczytywałem. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji, czyli za chwilę nastąpi przetarg i mam nadzieję, że
No w tym roku bez problemu będziemy mieli projekt, zobaczymy jakie to są koszty i wtedy się zastanowimy, czy jesteśmy w stanie już coś w tym roku zrobić, jak Państwo wiedzą, czy trzeba będzie to włożyć w budżet na 2022. Co do pytań Pani Przewodniczącej, ciężko mi powiedzieć, czy można zrobić ten parking, sprawdzimy, czy można. Jeżeli będzie można, to zrobimy, jeżeli nie będzie można, to nie zrobimy, ale sprawdzimy, czy można. Czyli tak odpowiem bardzo wymijająco, bo musiałbym sprawdzić teren, nie jestem, w tym momencie nie widzę tego terenu, tak w głowie dokładnie, gdzie to jest. Co do ulicy Traugutta i tych ciągłych, jedni mówią róbcie zakaz, drudzy mówią nie róbcie zakazu. To jest tak jak z większością rzeczy, kiedy ktoś coś chce ograniczyć, inny nie chce, to też ja raczej niczego zmieniać nie będę, więc pozostanie tak jak pozostało. Niestety no, każdy ma prawo parkować na terenach i na ulicach, na ulicach publicznych, więc jest to nie tylko mieszkańcy. No to tym bardziej mieszkańcy by nie mogli, więc to też inny temat, że to ciężko, no ciężko w tym momencie tak dokładnie to... Ale ja się wtrącę chwileczkę, bo ten znak kilka lat temu pan burmistrz ustawił, on stał i właśnie na wniosek mieszkańców ten znak został usunięty. Został ściągnięty, dokładnie, to ja pamiętam, więc raz chcą, raz nie chcą. To zależy, który mieszkaniec, o tak odpowiem. Pani Przewodnicząca, jeszcze o co pytała? Może przypomnieć, bo ja jeszcze mówię. O to auto porzucone. O to auto, no to z tym to zawsze mamy problem. To jest mienie czyjeś i mienia czyjegoś ja nie mam w tym momencie. Tak naprawdę albo policja, albo starostwo powinno mieć parking tego typu. Nie posiada takiego, który jest odpłatny i kogoś można obciążać, wywożąc i tak dalej. Nie posiadamy takiego miejsca w Bartoszycach, że możemy legalnie czyjś pojazd przewieźć. Najciężej jest ustalić, no inaczej, Straż Miejska dociera, stara się docierać do tych osób, do właścicieli, i kilka pojazdów udało się usunąć. Najwidoczniej z tym jest problem. Nie mam, jest komendant? Chyba nie ma komendanta dzisiaj. No ale pani złożyła wniosek, więc wiadomo, że będziemy próbowali pomóc. Czy się uda? No nie zapewnię, bo nie wszystkie nam się udaje auta odnaleźć właścicieli i wówczas jaki jest problem z odnalezieniem właściciela. My tak naprawdę nie możemy czyjegoś mienia ruszać, bo to jest tak naprawdę z naszej strony byłaby kradzież, tak? Jeżeli bez zgody właściciela przestawiamy czyjś pojazd, no można traktować, że to jest ruszenie czyjegoś mienia. No nie możemy czegoś takiego robić. Przykre to jest, ale niestety takie jest prawo. Nim oddam Państwu głos, poinformuję, że przed chwilą Pani Kierownik mnie poinformowała, że chyba z tej dzisiejszego naszej wizytacji tego budynku przy ulicy Warszawskiej nic nie będzie. Po prostu do Komendy Powiatowej nie dotarły klucze z Komendy Wojewódzkiej, a Komenda Wojewódzka jest w posiadaniu tych kluczy i dzisiaj nie będzie możliwe wizytacja tego obiektu. Ale myślę, że tutaj w porozumieniu z urzędem któregoś dnia, gdy będzie to możliwe, wówczas się Państwo otrzymali taką informację i kto będzie chciał, kto będzie chętny, taką wizytację odbędziemy. Proszę bardzo. Przepraszam, czy można jeszcze o tych babach kamiennych, Panie Burmistrzu? Ja nie przypominam sobie, żebym deklarował kiedykolwiek przedstawienie tych bab kamiennych, więc z mojej strony taka deklaracja nie padała, a ja uważam, że są w godnym miejscu i pozostaną. Proszę bardzo, kto się zgłaszał, bo nie dostrzegłem. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński i później pani radna Pisarska. Ja w sumie to mam trzy sprawy. Nie uzyskałem odpowiedzi odnośnie nasadzeń drzew. Bardzo możliwe, że to jest jakiś plan przygotowywany, może już jest przygotowany tych nasadzeń, ale nie uzyskałem odpowiedzi. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, korzystając z głosu, to ja nie ja w sumie powinienem o tym informować, ale w związku z tym, że wielu mieszkańców zapytywało mnie o tą sprawę, chodzi o pożyczkę dla powiatu, to informuję mieszkańców, że pożyczka została zwrócona. I trzecia sprawa, to już pytanie do pana burmistrza, czy planowane są prace remontowe, ewentualnie przebudowa schodów od ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Starzyńskiego w stronę naszego parku, tam tego pomnika, bo te schody są no, w opłakanym stanie. Dziękuję.
Dziękuję. Może jeszcze jedno pytanie. Ktoś? Proszę bardzo, pani radna. Może w chwileczkę jeszcze pani Pisarska. Trochę w innym temacie. Pytanie moje jest do dyrektora Bartoszyckiego Domu Kultury. Przedsiębiorcy, którzy mają swoje firmy na kwadracie, prosili, aby zadać takie pytanie o harmonogram imprez lata artystycznego. Część z nich zastanawia się nad wystawieniem swoich stoisk i chce zaplanować swoje działania marketingowe i ewentualny sponsoring. Prośba jest taka, aby ten harmonogram był dostępny w ogólnym miejscu, może na przykład na tym słupie, który został postawiony obok sceny. I drugie pytanie, wydaje mi się, że tu chyba do burmistrza. Czy na kwadracie działania może organizować wyłącznie Bartoszycki Dom Kultury, czy również inni, w tym stowarzyszenia i na jakich zasadach? I czy komuś odmówiono już, czy nie, organizacji takiej imprezy i dlaczego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, panie burmistrzu. Jeżeli chodzi o zieleń, drodzy państwo, wiedzą, że ciężko nam gdziekolwiek ją teraz umieścić, bo jest mało miejsc, w których możemy nasadzać, więc uzupełniamy tam, gdzie są ubytki najczęściej. Czyli w takiej formule jest to stosowane. I tam, gdzie możemy tak naprawdę nasadzać, to jest tak, tych miejsc jest coraz mniej, coraz trudniej nam nasadzać. No ale no, czy mamy uzupełnienie w naszym parku, czy gdzie indziej, to też wiadomo, że na bieżąco to są sprawy dosadzane. A że chciałby pan kierownik jeszcze coś powiedzieć, to za chwilę powie. Co to? Jak zwykle zapomniałem. Panie radny Szaszyński, co tam było? Drugie pytanie, proszę. Pożyczka? Pożyczka nie, to już... A trzecie było pytanie? Schody. Powiem inaczej, my tak naprawdę mamy tam zaplanowane w projekcie, jest projekt amfiteatru, tak? A sam remont tych schodów, no ja nic nie chcę mówić, to są grube setki tysięcy złotych. To nie są schody, które się da wyremontować zukiem, od razu powiem. Nie jestem w stanie tego wyremontować zukiem, musiałbym te schody, bo to wiem, o które chodzi przy patelni, to są duże pieniądze, to są grube pieniądze. My chcemy zrobić na przykład przy bramie, śmieję się, 3 schodki i to są 4000 zł, to sobie państwo wyobraźcie, jakie pieniądze musiałbym włożyć, aby zrobić, przerobić te schody. Wiem, że są w opłakanym stanie, no liczę na to, że znajdą się pieniądze zewnętrzne na to, żeby z prawdziwego zdarzenia ten amfiteatr tam powstał. My cały czas o nie walczymy, na razie wiadomo jak jest, jesteśmy w okresie projektowania następnych pieniędzy, a z tych pieniędzy, które obecnie można było wziąć, partner nam się, jak państwo dobrze wiedzą, z programu Polska-Rosja wykruszył i to tak naprawdę na ostatnim zakręcie. I to tak niefajnie nam wyszło, bo mieliśmy nadzieję właśnie na to, żeby otrzymamy pieniądze też na poprawę tego miejsca. Tam też miała być mała retencja, zbiorniki wodne, aby też mniej zalewało tereny dalej w Bartoszycach, między innymi tam, gdzie i pan radny mieszka, więc to też miało duże znaczenie. No na razie stoimy z tym. Więc jako tako w tym momencie tych schodów remontować nie planuję. Co do imprez, teraz już pytania pani radnej, co do imprez, z tego co wiem, mieliśmy chyba dwa pytania i na dwa pytania odpowiadaliśmy jeszcze 2 lata temu pozytywnie, czyli my nie ograniczamy możliwości zrobienia jakiejkolwiek imprezy na placu. Mamy teraz na przykład, znowu będzie, krwiodawcy będą robić, z tego co wiem, bardzo fajny temat. Poza tym, że będzie autobus, to będzie tam i chleb i będą chcieli wykorzystać scenę. Tu nikt z nas nie był przeciwny. Natomiast za każdym razem informujemy, że są obwarowania związane z pandemią. Jeżeli nie można było imprez robić, to zwracaliśmy uwagę wówczas, że takich imprez ze względów pandemicznych nie można robić. Obecnie dopiero jest ten okres obecny, którym może być 250 osób na zewnątrz, wcześniej było 50 i takie zgody przy pozytywnych opiniach, bo też staramy się i prosimy o takie opinie, aby dostarczano nam sanepidu, są organizowane. Taką opinię między innymi Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa nam przedstawiła, bo robi coś na jeziorku. I tak można powiedzieć, kto chce na placu, też może robić. Są określone warunki techniczne, tak, też wiadomo. No to w tym momencie musiałby pan dyrektor odpowiedzieć, a chyba go dzisiaj też nie wiem, dlaczego nie ma. Chyba, że gdzieś jest u siebie, to ewentualnie za chwilę go jeszcze poprosimy. To ja ze swojej strony powiem, że ja odmów jako takich nie dawałem. Uważam, że każdy może zrobić coś fajnego. Oczywiście raz, tak jak mówiłem, ze względów pandemicznych pewne ograniczenia były.
No i ze względów też ciszy nocnej, czyli wiadomo, że po nocach też nie będzie. Przesunięte zostało, z tego co wiem, Zabij Nudes z tego placu na plac, właśnie na patelnię. Nie wiem, czy tam była kolizja terminów, to jest po pierwsze. Po drugie, nie chcemy młodzieży cenzurować, a w tym miejscu bym musiał bardzo mocno cenzurować młodzież. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Witold Dalski. Ja nie uzyskałem odpowiedzi odnośnie sprawy bazaru, bo wiem, że handlujący tam kontaktowali się i były tam wizyty radnych, wielu radnych, ale oni są teraz zdeterminowani, nawet mają przygotowane pismo do Urzędu Marszałkowskiego, do Państwowej Inspekcji Pracy. Kontaktowali się z Radą Miejską Tarnobrzegu, gdzie podobny był problem. Kiedy my powołamy tę komisję i po prostu pochylmy się na ich problemami, po prostu porozmawiajmy, może wspólnie jakieś rozwiązanie satysfakcjonujące i handlujących, jak również tych, którzy przychodzą tam, żeby coś kupić, bo to jest też i taki problem, spróbować rozwiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z tego co pamiętam, to pan dyrektor odpowiadał. Ja nie zarządzam bazarem, więc jest to w gestii pana dyrektora. Dziękuję. Ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo, pan radny Puszko. Jesteśmy przy tym kwadracie, to ja też mam jedno pytanie. Odnośnie oznakowania naszych byłych bram, czyli bramy Młyńskiej, bramy Królowieckiej. Te bramy zostały zniszczone w XIX wieku i ja już chyba to pytanie na którejś tam sesji, z tego co pamiętam, to zadawałem. Mi chodzi o to, żeby po prostu umieścić taką granitową tablicę w miejscach, w których te bramy się znajdowały, bo byłem wczoraj akurat na naszym placu, no masa ludzi, przyjeżdżają też turyści i tak no, też staram się, jeżdżąc po innych miastach, po prostu zwracać uwagę na oznakowanie zabytków historycznych i mi po prostu brakuje tej wisienki na torcie. Tak? Mamy pięknie zrobioną rewitalizację. No nie ma żadnej informacji, tak, no poza tymi źródłami pisanymi, w których miejscach właśnie te bramy się znajdowały. Wystarczyłaby taka granitowa tablica w chodniku, tak, ewentualnie gdzieś na ścianie, że w tym i w tym miejscu znajdowała się taka i taka brama. Także czy dałoby się to zrobić? Ja uważam, że to powinno być zrobione. Proszę, panie burmistrzu. No powiem krótko, no, ja mogę złożyć taki wniosek do budżetu, ponieważ no, wiadomo, że za takie tablice trzeba zapłacić. Więc nie widzę problemu, w następnej sesji złożymy wniosek, znajdziemy kogoś, kto będzie w stanie takie tablice zrobić. Myślę, że w chodniku bez problemu to można zrobić, bo na budynkach raczej nie, bo tam nie mam swoich budynków, na których mogę cokolwiek powiesić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Pisarska. Nie uzyskałam odpowiedzi na moje pytanie, to chciałabym, nie wiem, uzyskać jakąś deklarację może, czy będzie i kiedy będzie ten harmonogram ogólnie dostępny. No może gospodarza byśmy zaprosili, na pewno ogląda nas w telewizji. Taką jakąś krótką deklarację, no, żeby też mieszkańcy wiedzieli, że na przykład tego i tego dnia, o tej porze będą prowadzone takie a takie działania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Odpowiedź na to, rozumiem, usłyszymy za chwilę. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Panie burmistrzu, ja tylko z taką małą podpowiedzią. Chodzi o te nasiona na trawniki, bo prawdopodobnie za nie płacimy. A czy nie można by było porozmawiać, to taka mała podpowiedź, tak? Porozmawiać z firmami, które zajmują się nasionami i no, dogadać się z nimi, bo znam osoby, które są pszczelarzami i są prowadzone programy przez te firmy specjalnie skierowane do pszczelarzy i uzyskują właśnie do 5 kg można uzyskać nasiona, a my mamy o wiele większe możliwości w zamian za reklamę.
tak możemy porozmawiać jakoś tak biznesowo z tymi firmami. To jest, to myślę, że to będzie też z korzyścią dla wielu osób, dlatego że większość osób kupując ziarna, nasiona, chce sprawdzić siłę kiełkowania. I dla tych firm to będzie idealna reklama, żeby mieszkańcy mogli korzystać, a szczególnie pszczelarze, z takich właśnie nasion, które się sprawdziły. Tak w różnych, na różnych terenach się sprawdziły. Następna, też taka mała podpowiedź. Niedawno miałam takie towarzyskie spotkanie z architektami i oni mi opowiadali takim, no myślę, że warto też skorzystać z takiego pomysłu, a mianowicie kierować taki konkurs, skierować do studentów architektury na sprzedanie ich pomysłów, tak, w zamian za jakąś tam nagrodę, pomysłów na zagospodarowanie jakiegoś tam terenu. My trochę takich terenów mamy, więc fajnie by było to dać taką możliwość młodym ludziom, którzy potem taki udział w konkursie będą mogli wykorzystać, tak, w swoim CV. A podać im dane techniczne, czy też kwoty nawet, w jakich mieliby się zmieścić, świeże spojrzenie ze strony młodego, przyszłego architekta. Myślę, że to będzie z korzyścią dla obu stron. Proszę się zastanowić. Może to będzie korzystne dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dziękuję serdecznie za te sugestie. Jak najbardziej je przyjmujemy. Co do tematu architektury, czy małej architektury, my coś takiego planujemy zgodnie z programem Zielone Miasto Bartoszyce. Przez pandemię mieliśmy trochę rzeczy wstrzymanych, ale on będzie kontynuowany. Tam rozpoczęliśmy, można powiedzieć, no niewielką sprawą, bo skwerkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku to niewielka sprawa, natomiast dla wielkich ludzi i fajne miejsce wyszło. Natomiast jak najbardziej chcieliśmy się otworzyć, też miały być konkursy. Mamy dofinansowanie i pozytywne podejście nadleśnictwa, więc myślę, że spokojnie będziemy mogli to kontynuować. Dziękuję serdecznie za obie sugestie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Za chwilę Pan Dyrektor będzie, przepraszam. A jeszcze, no tak, tak, tak. To chwilkę poczekamy, bo właściwie dyskutantów nie ma, chyba że ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to bardzo proszę. To może, proszę Państwa, zróbmy tak, jeśli nie ma Pana Dyrektora, to byśmy zamknęli sesję ewentualnie. Jeszcze Pan Czesław Sekita w sumie mógłby się do tych bardzo nasadzeń proszę, wypowiedzieć. Bardzo proszę, wykorzystajmy ten czas. Proszę bardzo, Panie Kierowniku. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w roku bieżącym planujemy takich nasadzeń kompensacyjnych w ilości około 140 sztuk z uwagi na to, że musimy wykonać decyzję konserwatora zabytków i starostwa powiatowego właśnie związane z decyzjami związanymi z wycinką drzew i w miejsce to nasadzić, dokonać nowych nasadzeń. Głównie nasadzenia będą dotyczyły kompensacji za wycinkę drzew na Placu Konstytucji, która była wykonana przy okazji rewitalizacji Starego Miasta. To jest około 90 sztuk, które to nasadzenia dokonamy w rejonie Parku Elżbiety oraz nasadzenia za decyzję związaną z wycinką drzew w ciągu ulicy nowo remontowanej ulicy Nadłyno, jak również za wycinkę drzew na cmentarzu komunalnym. I to jest około, mówię, 140 sztuk drzew w tym roku. Dziękuję bardzo. To może zróbmy tak, jeśli Pani Przewodnicząca, Pani Radna pozwoli, to jeśli nie ma Pana Dyrektora, Pan Dyrektor może udzieli informacji i powiedzmy tak w cztery oczy, ewentualnie z pewnością przychyli się do Pani wniosku. A może byśmy już zamknęli sesję, nie czekając na... No tak. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Czy na stronie Facebooka ogłosi, kiedy, w którym momencie? No nie bardzo słychać.
Dobrze, to propozycja jest taka, żeby, nie wiem, w ciągu jakiegoś terminu, może burmistrz by wyznaczył jakiś termin, dyrektor na stronie ogólnej najpierw zrobi taki harmonogram, się, tak. Pojawi się, bo no liczę na to, że tak przynajmniej po, na otwarciu lata artystycznego, które szumnie chyba jest na 5 czerwca, o ile dobrze pamiętam, zaplanowane. No to może już wtedy się pojawi, tak myślę, że mieszkańcy na to liczą. Jasne. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 38 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność. I tak jak to już jest tak poza kadrem.